Polska, witam Państwa. Nad Rosją i nad Skandynawią mamy pogodne wyże, natomiast na pozostałym obszarze na pogodę wpływa ten oto bardzo rozległy niż, który sprawi, że nad wschodnią część kraju popłynie cieplejsze powietrze, a znacznie chłodniej będzie w regionach zachodnich. Co w najbliższych godzinach? Otóż jeszcze późnym wieczorem i na początku nocy chmurzyć będzie się w regionach zachodnich oraz na wschodzie. Na tym obszarze niewiele przejaśnień. W pozostałych regionach pogodnie, bo zachmurzenie małe lub umiarkowane. Popadać może w Sudetach, na Mazowszu i na Lubelszczyźnie. W drugiej części nocy już prawie w całym kraju przelotne opady. Będzie to bardzo ciepła noc, na termometrach nawet 17 lub 16 stopni. Chłodniej na krańcach zachodnich, w górach i na północnym wschodzie, tam od 14 do 12 stopni. Również jutro bardzo wysoka temperatura, wprawdzie w Zielonej Górze tym razem tylko 16 stopni, ale w Olsztynie nawet 24 stopnie. Do tego słońca nie zabraknie, jedynie na krańcach południowo-wschodnich, na zachodzie i na północy może się chmurzyć, tam przydadzą się parasole. W regionie w tych najbliższych godzinach również wzrost zachmurzenia, w drugiej części nocy już popada deszcz. Ciepły poranek, 16 lub 17 stopni, dokuczać może chwilami silniejszy południowo-wschodni wiatr. Jutro przed południem przydadzą się parasole, w całym regionie może popadać deszcz. Po południu rozpogodzenia, chmury tylko na krańcach północnych. Bardzo ciepło, od 18 stopni w Tucholi do 22 w Brodnicy. Na barometrach mamy delikatny wzrost ciśnienia. Jutro będzie 990 hektopaskali. W kolejnych dniach również zmienna pogoda. W poniedziałkowe popołudnie na niebie pojawią się chmury, ale nadal ciepło, do 21 stopni. We wtorek słoneczniej i chłodniej. Temperatura maksymalna nie przekroczy już 16 stopni. W środę również wzrost zachmurzenia, ale bez opadów. No i rześko, od 10 stopni nad ranem do 16 lub może maksymalnie 17 w ciągu dnia. Do zobaczenia.